Wtorek, 2 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Wypadek w Kłobucku z udziałem 13-letniego rowerzysty. Śmiertelny. Kolejne dwa w ostatnich dniach to Kobiór i Tychy. Tam również rowerzyści nie mieli szans w starciu z samochodem. W mediach społecznościowych trwają poszukiwania świadków tych wypadków. Niebezpiecznych sytuacji od rozpoczęcia wakacji na terenie województwa było wiele. Czy rowerzyści są niewidzialnymi uczestnikami ruchu drogowego? Dlaczego liczba potrąceń jest tak duża? O tym Fatima Orlińska. Błędy popełniają wszyscy, tak kierowcy czterech, jak i dwóch kół. Jak jednak pokazują ostatnie wypadki, to rowerzyści giną w starciu z samochodem. Poruszając się po drogach, trzeba uważać za dwoje, choć z biegiem lat szacunek do jednośladów jest zauważalnie większy. Jest, ale nie do końca, ale jest bardzo duży szacunek, bardzo duży, ale oni też muszą patrzeć do tyłu, do przodu, na boki, wszędzie. Jak widzę, jak młodzi jeżdżą z telefonami w ręce, jedzie po ścieżce, ja jadę naprzeciw. Tego się obawiam, że można nagle gdzieś zjechać. Zatrzymują się. Nawet teraz, jak jechała, mówi tak, z tej strony chciał skręcić ten. Zatrzymali się obaj. Także uważam, że ta kultura kierowców jest na poziomie. Różnie to bywa, ale zazwyczaj ja się czuję bezpieczny, jak się uważa. Tylko, że zgodnie z przepisami wszystko zastosować. Wiadomo, raz ma rowerzysta pierwszeństwo, raz ma kierowca. O czym ci drudzy często zapominają, jak pokazują policyjne statystyki, do większości potrąceń rowerzystów dochodzi na skutek nieudzielenia im pierwszeństwa oraz nadmiernej prędkości. Choć w ogóle na śląskich drogach jest bezpieczniej niż przed laty, to w tym roku liczba kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów niechlubnie rośnie. 140 wypadków drogowych, czyli to tych zdarzeń, gdzie rowerzyści doznali obrażeń ciała, ponad 500 zdarzeń, tych drobniejszych, tam gdzie nastąpiły tak zwane przewrotki, no i 7 osób nie żyje, chociażby tylko w ostatnich dniach, niestety, ale 3 wypadki z udziałem rowerzystów, które zakończyły się śmiercią rowerzystów. Dwa wypadki, do których doszło na przestrzeni ostatnich 3 dni, skończyły się nie tylko śmiercią rowerzystów, ale również postępowaniami w prokuraturze. Ofiary to 50- i 58-letni mężczyźni. Do wypadków doszło w Kobiurze i w Tychach. Jadący drogą rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez kierowcę samochodu, który znajdował się pod wpływem alkoholu i następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Drugim postępowaniem nadzorowanym przez tutejszą prokuraturę w związku z wypadkiem, w którym uczestniczyli rowerzyści, jest sprawa dotycząca wypadku z udziałem rowerzysty, który w nocy dniu ubiegłym z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zderzył się z prawidłowo zaparkowanym tirem, który, jak przekazała nam policja, mógł stać niedostatecznie oświetlony. Fakt, że miłośników dwóch kółek w ostatnich latach przybywa, jest niepodważalny. Wskazują na to same środowiska zrzeszające rowerzystów, których przedstawiciele uważają, że za liczbami powinny iść zmiany, chociażby w dostosowaniu infrastruktury. No, infrastrukturę mamy skrojoną na znacznie niższe parametry, na znacznie mniejsze liczby korzystających. Jak również nawyki zarówno kierowców samochodowych, jak i kierowców rowerowych chyba nie dorastają do tego, co się dzieje wokół. No a dodatkowa kwestia to pewien egocentryzm rowerzystów, którzy chyba nie zawsze zachowują się dość ostrożnie w odniesieniu do pieszych. Dlatego służby nieustannie apelują o wzajemny szacunek na drogach i przestrzeganie przepisów, które tak często są łamane. Choć minęło dopiero kilkanaście dni wakacji, nie brakuje tragedii nad wodą. Tylko w miniony weekend w regionie utonęły 2 osoby. To 15-latka i 37-letni mężczyzna. Do dramatów doszło w Częstochowie i Katowicach. Paweł Jędrusik. Dziś przed południem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej raczej świeciła pustkami z powodu pogody. W weekend jednak to miejsce jest oblegane przez mieszkańców i choć na razie do tragedii tu nie doszło, to nie brakuje groźnych sytuacji. Weekend teraz ostatni, co mieliśmy, to mieliśmy, że tak powiem, ręce pełne roboty. Pełno zdarzeń, mieliśmy 4 zaginięcia, ludzie po prostu wypływają bez zabezpieczeń, po 2 godzinach nie wracają. Jedną osobę musieliśmy ściągać ze środka akwenu, bo już stracił siły. Mnóstwo zaginięć dzieci. Też chciałbym zaznaczyć, że to nie dzieci giną, tylko rodzice giną. Gubią te dzieci. Dramat rozegrał się z kolei na jednym z kąpielisk przy ulicy Amonitowej w Częstochowie. Tam kąpały się 2 dziewczynki w wieku 10 i 15 lat. W pewnym momencie młodsza zaczęła się topić.
Jej mama zauważyła to zdarzenie, wezwała pomoc, dziecko zostało wyłowione na brzeg, podjęto czynności reanimacyjne, przywrócono dziecku oddech. Dziecko w takim stanie trafiło do szpitala, niestety w nocy zmarło. Tragedia miała też miejsce w stawie Morawa w Katowicach. Tam życie stracił 37-latek z Siemianowic Śląskich, który wypoczywał nad wodą ze swoją partnerką i jej dziećmi. Kiedy dzieciom piłka uciekła w głąb stawu, mężczyzna wskoczył do wody, chcąc uratować tą piłkę. Niestety ta decyzja była tragiczna w skutkach. Mężczyzna o własnych siłach nie wyszedł ze stawu. Tutaj akcję ratowniczą natychmiast podjęli strażacy z OSP Szopienice. Służby apelują do osób wypoczywających nad wodą o zachowanie szczególnej ostrożności, a przede wszystkim o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Chwilę grozy w jednym z bloków w Częstochowie. Policja otrzymała informację, że jeden z mieszkańców może mieć ładunki wybuchowe. Paweł Jędrusik. Czy mam jakieś zarzuty? Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Policja otrzymała informację, że jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Poleskiej może mieć w mieszkaniu ładunki wybuchowe. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi. Całe zdarzenie relacjonował w mediach społecznościowych. A jakie ty pewnie zarzuty? Właśnie chcę się dowiedzieć od panów, dlaczego mnie osaczacie. Dopiero po czasie policjantom udało się wejść do środka. Na miejsce przybyli również policyjni negocjatorzy z Katowic, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kontrterroryści, jak również przewodnik z psem tropiącym. Sytuacja była bardzo dynamiczna i poważna, wobec tego zarządzono ewakuację mieszkańców tego bloku. Po krótkiej chwili udało się wejść do środka. Tam wewnątrz policjanci zastali 50-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policja nie znalazła niebezpiecznych ładunków, ale zabezpieczono substancje w plastikowej butelce oraz proszek, który znajdował się w papierowej torebce. Teraz biegli ocenią, czy mogły być wykorzystane do produkcji materiałów wybuchowych. 50-latek został zatrzymany przez policję. Wracając z Wietnamu, została poddana rutynowej kontroli na lotnisku w Pyrzowicach. Wśród wielu rzeczy w bagażu miała kilka opakowań kremu, dość nietypowego, bo zawierającego jad kobry królewskiej. Miał być specyfikiem zmniejszającym bóle czy zapalenia. To jednak przestępstwo. Kobiecie grozi 5 lat więzienia. Magda Sincewicz. Buty, torebki, paski. Figurki, herbaty, kremy i alkohole. Turyści kupują je za granicą, chcąc mieć pamiątkę z wakacji. Gdy wakacje się jednak kończą, nierzadko zaczynają się problemy, bo nie pamiętamy o podstawowych zasadach. Podróż lotnicza to jest bardzo specyficzna forma transportu. Pasażerowie mają nie tylko prawa, ale też liczne obowiązki. Jednym z obowiązków pasażerów jest zapoznanie się z listą przedmiotów zabronionych do przywozu do Unii Europejskiej. Tutaj chodzi głównie o produkty odzwierzęce, zwierząt, które są objęte taką ścisłą ochroną. I tu chodzi także o produkty wytwarzane z tych zwierząt, tak jak w przypadku tego kremu z jadu kobry. Pamiętajmy o tym, ponieważ przywóz takiego przedmiotu do Unii Europejskiej to nawet nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Turystka wracająca z Wietnamu nie zgłosiła celnikom, co przywiozła. Powinna przedstawić na lotnisku zarówno zezwolenie z kraju, z którego pochodzi taki produkt, jak i z kraju, do którego był on przywieziony. Kobra królewska jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i znajduje się w jednym z załączników konwencji waszyngtońskiej CITES. Nielegalny przywóz okazów CITES jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W niektórych przypadkach mniejszej wagi sąd może orzec karę grzywnę. Krajowa Administracja Skarbowa na swojej stronie internetowej udostępniła poradnik turystyczny na 2024 rok. Przypomina on podróżnym o niezbędnych dokumentach, ograniczeniach w przewozie leków czy zwierząt oraz zagrożeniach wynikających z działalności gangów, które wykorzystują turystów do przemytu narkotyków. Trwa akcja protestacyjna w MPGK Katowice. To po tym, jak spór zbiorowy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się podwyżki, bo jak mówią, pracują za 18 zł na godzinę. Katowice odpowiadają, że od 1 lipca mają obowiązywać podwyżki rzędu 500 zł miesięcznie. Jednak oczekiwania są większe. Czy śmieciarki któregoś dnia nie wyjadą na ulicę Katowic? O tym Fatima Orlińska.
Porozumienia w sprawie podwyżek nie ma. Początkowo, kiedy trwał spór zbiorowy w MPGK, wiele wskazywało, że w lipcu mieszkańcy Katowic mogą pozostać bez odbioru śmieci. Związkowcy jednak liczą, że porozumienie uda się osiągnąć i tak radykalne ruchy nie będą potrzebne. Jak mówią, kwota, którą zaproponowało miasto, ich nie satysfakcjonuje. Ponadto zarzucają przedstawicielom Katowic, że średnie kwoty zarobków, które podawane są do informacji publicznej, liczone są również na podstawie wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych. W roku 2000 miałem 17,90, na dzień dzisiejszy mam 21,30 i jeżeli ktoś mi mówi, że ja zarabiam 50% więcej w ciągu 3 lat, no to jest jakaś bzdura. W zeszłym roku inflacja była 11,4, o ile pamiętam. Niech będzie w zaokrągleniu 11. No to jakby tak policzyć, no to powinniśmy dostać przeszło 1800 zł, a nie dostaniemy nawet 700. Więc no to jest takie walenie głową w mur. Nie ma wyrównania do stopy inflacji i mówi nam się o tym, że my chcemy 15 milionów. No coś tu jest niedorzeczne. Związkowcy początkowo zażądali podwyżki 1400 zł na rękę. Teraz są w stanie pójść na kompromis. Oczekują również wyrównania za pierwsze półrocze. Jednocześnie zarzucają władzom spółki, że te zatrudniają nowych pracowników, nie przedłużają umów czasowych zaangażowanym w akcję protestacyjną i choć nie ma pieniędzy na większe podwyżki, wymieniają służbowe samochody. Miasto z kolei wyjaśnia, że we wrześniu poprzedniego roku pracownicy MPGK otrzymali 410 zł brutto podwyżki. Od lipca ma być to dodatkowe 500 zł. Czyli tak naprawdę od 1 lipca tego roku pracownicy mają ponad 900 zł brutto więcej niż mieli w analogicznym okresie zeszłego roku. Gdyby policzyć wszystkie koszty po stronie pracodawcy, to trzeba by było wydać ponad prawie 2,5 tysiąca złotych na jednego pracownika. Co łącznie w skali roku dałoby wartość ponad 15 milionów złotych. Natomiast pracownicy w MPGK, ich zarobki nie odbiegają od średnich zarobków w branży. Tak naprawdę średnia wypłata w MPGK wynosi około 6800 zł brutto. Jednocześnie miasto informuje, że zapowiedziana podwyżka za wywóz odpadów, która w Katowicach ma obowiązywać od września, nie ma związku z sytuacją w zakładzie przy ulicy Obroki. Pracownicy MPGK, jak deklarują w większości mieszkańcy Katowic, uważają, że wzrost cen powinien nastąpić już dawno, chociażby ze względu na rosnące koszty mediów. Czy akcja protestacyjna będzie eskalowała, zależy od porozumienia z zarządem spółki. Z kruszonką, lukrem albo opruszone cukrem pudrem. W nowoczesnym wydaniu albo w domowym, babcinym. Podłużne lub okrągłe. Wypełnione po brzegi owocami albo z przewagą ciasta. Dzisiaj jest w czym wybierać, bo jagodzianka obchodzi swoje święto. I choć dale lasu nie są w tym roku zbyt obfite, to cukiernie i piekarnie przygotowały się na czczenie tej wyjątkowej daty w kalendarzu. Magda Sincewicz. Pogoda nie była dla nich w tym roku zbyt łaskawa. Przymrozki i gwałtowne burze, a potem upały wystawiły na próbę te leśne owoce. Mimo to pojawiły się na straganach, choć w mniejszych ilościach i wyższej cenie. Bardzo sucho w lesie było. Sucho, przymrozki. W tym roku to jest w ogóle ewenement. Ich ceny wahają się w granicach od 20 kilku do prawie 50 zł za kilogram. Z dylematem, jak je wykorzystać, nie wahali się cukiernicy, bo przecież dzisiaj święto jagodzianki. To już drugi raz. Jego inicjatorką jest znana dziennikarka kulinarna Barbara Starecka. Jak widać, warto było wprowadzić je nieformalnie do kalendarza, zaraz obok imienin jagody. Duże smaczno, duże podoba się. Bardzo. Dzisiaj witryny w cukierniach uginają się od jagodowych przysmaków, bo to nie tylko jagodzianki, ale też ciasta, ciastka, pączki i pierogi. Nieważna w sumie forma, a to co w środku, bez względu na to, jakie wywołuje skutki. Za to, że mają świeże, leśne jagody i to jest smak masła, no to naprawdę za to kocham. Zwłaszcza jak się je też jagodzianki z rodziną albo z jakimiś fajnymi ludźmi, to wszyscy jesteśmy brudni i się cieszymy z tego. Świętujmy zatem. Taki był wtorek. Zapraszam jutro w imieniu Grzegorza Żądło. Do zobaczenia.